Także świat się będzie dzielił tutaj. Ksiądz tłumaczy babie. Świat się będzie dzielił. Świat się będzie dzielił. Przez małżeńską i przekazanie nie zabijaj. Moją wolnością i wyborem jest decyzja, że nie współżyję z inną kobietą niż moja żona. Rozumiem, że ten wyjątkowy akt, który odbywa się pomiędzy kobietą a mężczyzną, został przez Boga tak zaplanowany, by odbywał się w związku małżeńskim, ponieważ w nim ma możliwość rozwijać się bez przeszkód. Poza nim jest samolubnym i w rezultacie duchowo niszczącym aktem. Rozumiem, że inne osoby mogą tego nie uznawać i każdy ponosi samą odpowiedzialność za swoje decyzje. Konflikt zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy żonglować pojęciami, które tworzą pewien konkretny fundament wspólnego życia jako konkretnego społeczeństwa. Kultura ma swój początek w jakimś kulcie, a to, co z kolei w rezultacie ma wpływ również na ustanawiane prawo i praworządność. Przykazanie nie morduj wpłynęło również na nasze polskie ustawodawstwo. Tak jak kiedyś pojęcie życie, życia i morderstwa było jasne i klarowne, tak dziś nie jest już tak bardzo dla wszystkich oczywiste. Nie chcemy już poznawać odwiecznego prawa do ludzkiego życia, ale prawo do swobodnego decydowania, czy je przerwać, czy nie. Jeżeli jakaś kwestia rozgrywa się na poziomie osobistych preferencji, bez konsekwencji w życiu innych ludzi, to wolność domku w swoim domku. Jednak w przypadku tak nie jest i prawo reguluje kwestię ochrony bezbronnych dzieci. Tu właśnie zaczyna się konflikt. Jesteśmy, wyobrażasz sobie sytuację, że jesteś na takim czarnym proteście, zabierasz głos w sprawie. Potrafię sobie wyobrazić, że jestem na czarnym proteście, zakładam, że poza kilkoma zaciętymi propagandystami i propagatorami ideologii czarnej swobody jest w tym tłumie większość ludzi, którzy mają swoje przekonania, o których moglibyśmy spokojnie dyskutować, ale nie wyobrażam sobie, żebym mógł coś tak tam konkretnie publicznie powiedzieć, bo to nie jest przestrzeń na jakąkolwiek debatę. Protesty nie są odpowiedzią i nie są odpowiednią formą do tego. W takim nabuzowaniu trudno nam słuchać siebie nawzajem. Niestety niejednokrotnie część uczestników różnej maści marszów jest wkurzona ogólnie na wszystko, co się dzieje dookoła. Jesteśmy podzieleni na wielu frontach, również w świecie kultury, jak te strony do siebie zbliżyć. Problem zaczyna się wtedy, gdy jedna ze stron spolaryzowanego konfliktu zaczyna używać argumentów od czapy do osiągnięcia swojego celu. Z założenia nie mają na celu wejścia w jakikolwiek dialog. Jeżeli któraś ze stron zdecyduje się na spotkanie w miejscu przecięcia się dróg, to umożliwi spór na rzeczowe argumenty. Wiele zależy od naszych chęci i założonego celu. Co chcemy naprawdę osiągnąć i jakim kosztem? Nie może być bliżej do jednej ze stron, ale co z tego, kiedy argumentacja i postawa obu z nich uniemożliwia jakikolwiek dialog? Nie wiem, czy jest możliwe przyjęcie tych dróg, ale na pewno mogę osobiście coś zrobić dla lepszego klimatu dookoła mnie. Myślisz, że gdy jedna strona buduje na Bogu, a druga na człowieku, to można się spotkać w rozmowie? Wszystko zależy od intencji. Tak jak Panem Bogiem, tak zwaną wolnością do samodecydowania o wszystkim wycierają sobie usta ludzie. Chrześcijaństwo nie jest dla mnie życiem skoncentrowanym na osobie, nie na idei. Znaczy jest życiem na osobie, nie na idei. Zostawiając skrajność podkręcane przez media, które nastawiają ludzi przeciwko sobie, odpowiem, że tak. Oczywiście, że jest to możliwe. To normalne. Ludzie rozmawiają na ważne dla nich tematy. Gdy spotykasz ludzi o odmiennych poglądach, to na jakiej płaszczyźnie znajdujesz z nimi wspólny język?
Porozumienie jest możliwe, gdy obie strony podchodzą do dyskusji nie tylko ze szczerością, ale również z pokorą i wzajemnym szacunkiem. Kiedy nie idą na zwarcie, a chcą się wzajemnie czegoś od siebie dowiedzieć, być może nawet czegoś nauczyć. Spotykam takich ludzi, którzy są ideologami. Słyszę ich w internecie i telewizji. Ludzi mocnych w swoich przekonaniach, niejednokrotnie prymitywnych i aroganckich. Oni zrobią wszystko, aby kogoś wyszydzić, wrobić, ośmieszyć, wytchnąć, z góry narzucić, a nie obdarować. Ja wierzę, że w miłości nie ma strachu, więc nie ma co sobie skakać do gardeł. Jeżeli sam coś otrzymałem od Boga, to swoim życiem chciałbym być drogowskazem dla innych. To świadectwo powinno się odbywać na płaszczyźnie naszego osobistego życia i nawet w szerszym wymiarze społecznym i politycznym będzie miało ono znaczenie dla jakości debat. Mogę w odpowiedni sposób wychodzić na spotkanie drugiemu człowiekowi, zachować do niego szacunek przy odmiennych poglądach, ale nie mogę mieć pewności, że znajdę z kimś wspólny język. Wszystko zależy od tego, o czym mamy rozmawiać, czego dotyczy nasz spór. Radykalny przykład daje nam Chrystus, który kocha ludzi, ale nienawidzi ich grzechów. To fragment wywiadu Mateusza, Mateo Otręby. Zapraszam też do rozmowy, do kontaktu telefonicznego. Każdy dzień przynosi nam z pewnością i różnego rodzaju sytuacje, i te, które cieszą, te, które bolą, te, które może wprowadzają napięcie lub pozwalają nam spotkać się z drugim człowiekiem, na jakiejś płaszczyźnie pewnej komunikacji. Niech tak będzie i na antenie Radia Maria. Telefony do studia 56 655 23 55 56 655 23 56 telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Są trudne.